To także znakomity klub, który warto odwiedzić. Ale nie zapominajcie o tym, że Karpa Gliwice zaprasza do szkoły bokserskiej. W kolejnej walce numer 4 sędzia ringowy to Krzysztof Wójcik Warszawa, a pozostały skład sędziowski to Monika Antonik, nasza dama wśród bokserów, czyli kobieta z Katowic. Oprócz tego będzie Wiesław Andrzejczak, także z Katowic, oraz Wiesław Rubiński z Gdańska. Ale musimy chwilę poczekać, szanowni państwo. Nie ma z nami lekarza. Chciałoby się powiedzieć, czy na sali jest doktor? Nie ma. Za minutę przyjdzie. Poszedł gdzieś i zaraz dojdzie. Drodzy państwo, w czerwonym narożniku Wodziński Mateusz Giłkę z Karpokiewice. W niebieskim Chladek Kamil z Pycewrójze z Czech. Poczekajmy jeszcze minutę na lekarza. On za chwilę dojdzie tutaj do nas. A do tego czasu musimy poczekać. Nie. Musimy poczekać na lekarza, więc... Żadne second out. Czekamy na lekarza. Już jest doktor, właśnie do nas doszedł, więc możemy za chwilę rozpoczynać. Second out, ring wolny. Runda pierwsza. Bomba! Bardzo ładnie! Nie szarp się! Trzyma niebieski! Wodziński Mateusz, czerwony narożnik, Giłka z Karpą Gliwice. Chladek Kamil, niebieski narożnik, Pycewrójzer. Oj, to jest dopiero walka, za nami pierwsza runda i teraz właśnie następuje przerwa. Drodzy państwo, to jest dobry moment na to, żeby przypomnieć raz jeszcze o klubie Karpą Gliwice. Giłka z Karpą Gliwice organizuje Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w boksie, a robi to przy wsparciu finansowym
Doły! Niebieski cały czas. Mati, przestań barkiem bić. Niebieski! Pajacu. Niebieski. Mati, lewy, lewy, prawy i odskok. Do góra!
Boksuj lewym! Oderwij się, bomba! Bardzo ładnie! I tak boksuj! Co za jebany Czech. Mati, nie wpadaj w niego! Na dystans! No i chuj. Drugi raz z tą pizdą i drugi raz coś mu robi, kurwa. Kurwa, pług oderwany. Nastał moment wątpliwości, czy damy radę, czy nie. Jest to 50 sekund. Teraz następuje naliczanie czasu regeneracji do minuty. 60 sekund czasu regeneracyjnego. Zawodnik ma problem z jedną małżbiną uszną, a to wskutek otrzymania dosyć silnego ciosu. Teraz ekipa medyczna dba o prawidłowy stan. W razie potrzeby dokona niezbędnych zabiegów. Zawodnik stwierdził, że jest w stanie walczyć. Dystans, Mati. Lewy, lewy, prawy. Zmiennie walki. No kurwa, on idzie do zwarcia. Trzyma niebieski cały czas. Mati, wytrzymaj. Oderwij się i bomba! Oderwij się! Dali radę. Do końca dotrwali. Nie było wcześniejszego zakończenia walki, a już za chwilę okaże się, kto wygrał. Kto wygrał? Strona polska czy czeska? Zwycięża 2-1. Red Corner, Wodziński Mateusz, czerwony narożnik Mateusz Wodziński, JKS Karmo Gliwice. Gratulujemy zwycięstwo, ale także wielkie brawa dla Radek Kamil, on też dał z siebie wszystko. To była medal 100%.